No ale kończyliśmy z jednym punktem i bilansem 3-6 i takim poczuciem niedosytu, czy że na tyle nas było stać? Dla nas uważam, że duże poczucie niedosytu, bo splot okoliczności trochę też to spowodował, bo jednak mimo wszystko przez te od okresu marca do... Mieliśmy szczęście, że przed marcem wszyscy grali i wszyscy byli zdrowi, a po marcu się okazało nagle, że ten domek trochę się rozwala, bo uraz Dawidowicza w klubie, uraz Bereszyńskiego w klubie, uraz Slisza, który miał, uraz Tarasa, który miał w klubie, uraz Świderskiego, później urazy Lewandowskiego, urazy Milika, to spowodowały, że gdzieś tam trochę to zaczynało nam borykać i ci zawodnicy, którzy te urazy odnawiali, i to było dla nas największym problemem, bo gdzieś tam musieliśmy się z tym mierzyć w trakcie Euro, że odnowił się uraz Świderskiemu przed samym Euro, który miał też nie wiadomo było, czy pojedzie, i ten uraz Slisza, który przed samym tym, to na pewno jest trochę bolesne. Na pewno krzywdzące były opinie co do Piotrowskiego, że akurat był na wakacjach, bo nie był na wakacjach, no bardziej on właśnie nie pojechał na wakacje i to może był bardziej jego problem, że po prostu te trudy sezonu gdzieś wykończył, jeszcze sam indywidualnie trenował. W wakacjach w ogóle była dyskusja już tych po turnieju, czy piłkarze mogą wrzucać zdjęcia, jak są uśmiechnięci na plaży? No Instagram nie ma smutku, no Instagram pokazuje tylko radość, a każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii na ten temat i dzisiaj naprawdę nie można zabierać nikomu prawa do opinii. Kiedyś dostałem takie życzenie, żebyśmy wszyscy byli tak szczęśliwi jak na Instagramie. No. Ale to gdzieś chyba w jakimś filmie nawet było, co chatka to zagadka, także to jest...